Aż trójka Raja Perin, czwórka Teb de Sassy z piątką Kalmina. Koń numer 6 Nitisa Joslin. Tutaj mamy zmianę w programie. Henac Miksza jest powożącym tym zaprzęgiem w tym wyścigu, czyli z szóstką Nitisa Joslin i Henac Miksza, siódemka Nobles Bourgeois i z numerem 8 Royalty France. Konie już ustawiają się do startu, kręcą woltę, na wolta zdaje się, nie, konie już ustawiają się do startu, chorągiewka sędziego startera już w górze i czekamy na sygnał. I jazda, czoło stawki blisko siebie, wystartowało równy, ładny start. Zamyka w tej chwili Royalty France, na prowadzenie przesuwa się Kalmina. Tuż obok jest Teb de Sassy i Raja Perin. Stawka zgrupowana, konie blisko siebie, przy kanacie wysuwa się na prowadzenie Raja Perin, następnie Teb de Sassy i Kalmina po zewnętrznej, za nimi Rose di Bocage, Nitisa Joslin, Royalty France i Noblesse Bourgeois, która spada na ostatnią pozycję. Raja Perin na prowadzeniu, spokojne tempo tej gonitwy, Kalmina przesuwa się na pozycję drugą, następnie jest Rose di Bocage, później Teb de Sassy, Nitisa Joslin, w odstępie Noblesse Bourgeois i znów w odstępie, i to dosyć sporym, na ostatnią pozycję spada Royalty France. Konie na przeciwległej prostej. Tempo równe, ale dość spokojne. Raja Perin na prowadzeniu, następnie za nią Kalmina i Teb de Sassy już na pozycji trzeciej. Stawka zaczyna nam się rozciągać. Raja Perin niezmiennie na prowadzeniu, Kalmina na pozycji drugiej. Następnie jest Teb de Sassy i Nitisa Joslin. Jest tam też Rose di Bocage. Do przodu przesuwa się Royalty France. Konie wbiegają już za lasek, Raja Perin na prowadzeniu, tuż obok Teb de Sassy. Jest tam też Kalmina, ale nieco już traci, Nitisa Joslin już na pozycji czwartej. Mocno zaczyna się przesuwać do przodu Royalty France, wydaje się, że może jeszcze włączyć się do walki o zwycięstwo w tej gonitwie. I za moment już przed nami prosta finiszowa. Teb de Sassy i Raja Perin na prowadzeniu wyprowadzają konie na prostą finiszową. Nieco ponad 500 metrów jeszcze zostało do celownika. Teb de Sassy, Raja Perin, przesuwa się tam też Nitisa Joslin bardzo mocno. Tutaj od nas, najbliżej, Royalty France, również do przodu. Nitisa obejmuje prowadzenie, około 350 metrów do celownika. Nitisa Joslin, Kalmina, mocno przesuwa się też Royalty France. Szykuje się pasjonująca walka o zwycięstwo w tej gonitwie. Jeszcze tylko 200 metrów do celownika. Nitisa Joslin, Kalmina, Royalty France. Raja Perin spada na czwarte miejsce. Nitisa Joslin, Kalmina, Royalty France jeszcze mocno się przesuwa. Nitisa Joslin, Kalmina, Royalty France, Nitisa Joslin, Kalmina, Royalty France, Raja Perin. Tak wygląda pierwsza czwórka na celowniku. Następnie Teb de Sassy, Rose di Bocage. Odbywa się tutaj na bieżni wyścigowej. Warto więc zostać z nami i nagrodzić zwycięzców oczywiście gorącymi brawami. Czekamy na zatwierdzenie wyniku tej gonitwy. A na padoku prezentować się będą konie, które wystartują w trzeciej dziś gonitwie. To gonitwa dla trzyletnich koni trzeciej grupy.
na dystansie 1600 metrów. W stawce mamy 7 koni, bo przypomnę, że koń numer 1, Tarot, został z tej gonitwy dodatkowo wycofany. Tarot, jedynka, nie pobiegnie w gonitwie trzeciej. Na padoku prezentują się więc z dwójką Tasmania, koń numer 3, Herbata, z czwórką Miss Aleksandra, piątka to Sauron, koń numer 6, Ismina, z siódemką